Dziękujemy Ci za dzisiejszą szkołę. Dziękujemy Ci za ten czas, kiedy możemy Twoje słowo przyjmować jako dar z nieba. Dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz, że przez Twoje słowo nas kształtujesz, że to przez nie dotykamy Twojego serca, bo Ty jesteś Słowem, Jezus. Amen. Zaczniemy od 22 wersetu 10 rozdziału Ewangelii według Jana. Ale chcę tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, której nie powiedziałem na ostatnim studium. W 10 rozdziale, w 8 wersecie jest taki tekst. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo sformułowania przede mną w ogóle nie ma w oryginale. To nie istnieje w oryginale. To jest napisane, wszyscy, ilu przyszło, to złodzieje i zbójcy. Dlaczego jest to ważne? Bo ten tekst, tak przetłumaczony, wszyscy, którzy, ilu było przede mną, powoduje, że ludzie nie biorą pod uwagę tego, że również po Jezusie przyszli tacy, którzy byli złodziejami i zbójcami, opierając się na Jego imieniu. A ten tekst jest proroczy. Wszyscy, ilu przyszło, kiedykolwiek, wczoraj, dziś, jutro, a nie trzymali się Jego nauki, to złodzieje i zbójcy. Nawet jeśli opierali się na Jego imieniu. Bo przed Nim, którzy przychodzili, nie opierali się na Jego imieniu, bo Jego imię nie było sławne. Potem Jego imię stało się sławne, ale to nie oznacza, że ci, którzy opierali się na Jego imieniu, prezentowali Jego naukę, a to było dla Niego ważne. Zaczynamy od 22. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. Przychadzał się Jezus w świątyni. Zaczniemy od 11 rozdziału, bo my skończyliśmy tamten rozdział. Tak. Zaczynamy od 11 rozdziału, od pierwszego wersetu. Mój błąd. Od 11 rozdziału, tak. I zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty i jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Widać, że Jezus zawierał mniejsze lub większe przyjaźnie. Z wieloma ludźmi, nawet którym pomagał, w rezultacie nie łączyło go w zasadzie nic później. Ale byli ludzie, którzy przylgnęli do Jezusa. Wielu ludziom się wydaje, że wszystkie kontakty Jezusa były kontaktami bardzo głębokimi. Tak nie było. Ale Marta i Maria to był ten rodzaj dusz, które do Niego przylgnęły. Nastąpiło między nimi coś istotnego. I w ogóle chciałbym Was też zachęcić do tego, jak będziecie badali Pismo, żebyście widzieli, jacy ludzie przylgnęli do Jezusa, a jacy nie. Żebyście też na to patrzyli. Żebyście badali te dusze. Jakie to były dusze, te, które do Jezusa przylgnęły? Widać tutaj, że przylgnęły do Niego dwie siostry. Maria i Marta. Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, to ta, która była uznawana za kobietę grzeszną. Potem ta Maria to jest ta, która siedzi u Jego stóp. To się wszystko łączy. Ja bym chciał, żeby nam nie uciekały też te wątki, żebyśmy widzieli jakby związki, które tutaj były. Bo to często czytamy, uważamy, że to były inne osoby. W wielu przypadkach to były te same osoby później. To była ta kobieta, która przyszła do Jezusa, namaściła Jego nogi, rozbiła ten flakonik swój z tymi drogocennymi perfumami
Działo się to w domu jednego faryzeusza Szymona, który tak naprawdę w swoich myślach wtedy szykanował to zjawisko, mówił. To tak, gdyby on wiedział, kim ona jest. A Jezus miał wtedy słowo wiedzy, wiedział, co on myśli. I mówi: Szymonie, czemu tak mówisz? Wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi jeść, pić, a widzisz, co ona zrobiła tutaj. Maria to taka dusza, która w Jezusie zobaczyła wszystko. To była dusza, która zrezygnowała ze swojego życia na rzecz Jezusa. Rozumiecie, jakie dusze przylgną do Jezusa? Inne nie przylgną. Inne nie będą miały z Nim takiego związku. I to się też przekłada na relacje międzyludzkie. Tacy ludzie, którzy będą dla siebie chcieli z czegoś zrezygnować, wierzący ludzie, o takich ludziach mówię, którzy będą chcieli coś dla siebie poświęcić, tacy ludzie do siebie przylgną i będą przyjaciółmi. Ludzie, którzy będą tylko oczekiwali od innych ludzi czegoś i nie będą rezygnować na ich rzecz z własnych dóbr psychicznych, fizycznych, różnych, nie będą mieli zawrzeć przyjaźni. Dlatego chcę was na takie rzeczy też uczulić. Jak czytać różnego rodzaju rzeczy, które się wokół Jezusa działy. Pamiętajmy, On jest prawdą. I to, co się dzieje wokół Niego, to jest obraz, jaki jest stosunek różnych rzeczy, ludzi, sytuacji do prawdy. To jest bardzo ważna sprawa dla nas. A była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi. Jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Więc widać, że Jezus wchodził w dalsze komunikacje, głębokie komunikacje, relacje, komunikacje z ludźmi poprzez ludzi. Jak to się stało, że poznał Łazarza? To musiał być wynik relacjonowania się z Marią i Martą. To one zapoznały go ze swoim bratem. Jezus go pokochał. Łazarz musiał być też osobą, która była w stanie złożyć swoje życie u stóp Jezusa. To była taka postać. Dlatego Jezus go kochał. Chcę wam też pokazać obraz Boga tutaj w Jezusie. Mówi się: Bóg wszystkich kocha. To jest prawdą. Ta wielka filozoficzna prawda, ta prawda najwyższa. On kocha wszelkie stworzenie. No kocha. Dlatego robi te wszystkie rzeczy. Prawda? Ale chcę, żebyście z tej wielkiej, takiej niedotykalnej miłości Boga uczyli się schodzić do tej miłości dotykalnej. Mówicie: cóż mi, że Bóg kocha wszelkie stworzenie? No co to jest za informacja? Taka informacja, trochę taka, że atmosfera chroni całą Ziemię. No chroni. No, tylko rozumiecie, to jest dla mnie trochę niedotykalne. Trochę nie mam z tym kontaktu. Korzystam z tego, że ta atmosfera chroni tą Ziemię. Żyję sobie tu i korzystam. Słońce mnie nie spali. Rozumiecie? Wiatr kosmiczny mnie nie porwie. Mam czym oddychać. Ale to są takie rzeczy związane z wegetacją. Ja to nieraz powtarzałem, że Bóg kocha ludzi tak, że mogą wegetować. Bo im to stworzył wszystko, bo im tego nie zabrał, bo tego nie zniszczył, tego nie spalił. No to kocha. Ewidentnie. Tylko tutaj zachodzi trochę inna reakcja. Tutaj schodzimy tak bardzo z tej atmosfery w dół. W te miejsca kontaktu, gdzie Jezus personalnie kontaktuje się z pewnymi ludźmi, a z innymi nie. Ten Bóg kocha tych wszystkich ludzi, ale w praktyce
Ponieważ odbiór tej miłości na poziomie personalnym jest niemożliwy dla tych ludzi, to można rzec, że on kocha i nie kocha. Bo to nie ma przełożenia. Rozumiecie? Odejdę na chwilkę od tego. Jest taki werset w liście do Efezjan, ponieważ ten list do Efezjan mi siedzi w głowie teraz cały czas, bo mam list do Efezjan w głowie. Tłumaczymy ten list do Efezjan i tam jest taki tekst, że nawet wam go przeczytam. Myślę, że to jest istotne, żeby coś dostrzec. O tej miłości, żeby coś dostrzec. Jest tak napisane. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, lecz je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Taki jest tutaj tekst. I to jest w odniesieniu do mężów i żon. Tak to oni przetłumaczyli. A oryginał brzmi w ten sposób. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, to akurat im się udziało przetłumaczyć dobrze. Ale dalej brzmi tak. Lecz dba, raczej zaspokaja je. Ten najdoskonalszy do zaspokojenia sposób. I rozpieszcza, aby kwitło. Tak jak Chrystus zaspokaja zupełnie Kościół i rozpieszcza go, aby kwitł. Już to był dla nich za duży cios, że taki jest Bóg. Nie mogli tego wziąć. Jak to? Chrystus rozpieszcza? To Bóg robi dwie rzeczy. Zaspokaja i rozpieszcza. I powiedzieć wam coś? Miłosna relacja budzi się w miejscu, gdzie się zaczyna doświadczać rozpieszczenia. Bo ono powoduje kwitnięcie, nie zaspokojenie. Zaspokojenie to za mało. A rozpieszczenie, kielich mój przelewa się. Dostajesz od Boga rzeczy niepotrzebne. I wtedy zaczynasz co? Kwitnąć. Jak mąż żonie kupi garnek na urodziny, to to jest zaspokajanie. Ale jak jej kupi coś, co jest jej niepotrzebne, bo ona już wszystko ma, a teraz on przychodzi i kupuje jej coś, co jest niepotrzebne. Niepotrzebne. Czyli ona już jest zaspokojona zupełnie, a on teraz przychodzi i kupuje coś, co jest niepotrzebne. 38 flakonik perfum, 64 buty. Rozumiesz, o co chodzi? Ona dostaje te buty, a on wie, że ona ma 63 pary. No wiecie, on ma 4 pary, ona 63. I on mówi, kurczę, w zasadzie normalnie wszystko ona ma. Ale idę, kupię jej te buty. Dlaczego je kupię? Bo ja chcę ją rozpieszczać, bo ona wtedy będzie kwitła. To jest miłość, o której tutaj mówi w ogóle Jezus. O której mówi Ewangelia Jana, pokazując Jezusa, który ma taką relację z Marią, z Martą i z Łazarzem. To ten Bóg blisko. Dlatego ona tutaj mówi, umarł ten, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. I ten miłujesz to już nie jest ten miłujesz jak wszystkich ludzi, tylko ty jego miłujesz. To twój Łazarz. Prywatny Łazarz. Prywatny Łazarz. I ona tak do niego śmiało pisze. Prawda? Daje mu taką informację.
Bo ona wie, że on dogłębnie to rozumie. Ona nie mówi, wszyscy ludzie, Panie, są Twoi, chodź do Łazarza. Nie. Ona mówi, olewam to. Twój Łazarz choruje, umiłowany. Ten właśnie, którego tak kochasz, z którym się przyjaźnisz, z którym jesteś blisko. On choruje. Chcę wam też pokazać, jaka jest różnica w relacji z Bogiem różnych ludzi. Różnych ludzi. Ktoś miał wizję i opisywał mi ją mojej osoby. Jak siedzę u Boga na kolanach, wkładam mu ręce do nosa, nogi. I ludzie, którzy na to patrzą z boku i nie do końca rozumieją, co to jest. Dlaczego to tak jest? Czemu on to robi? To nie to, że on to robi, dlaczego ty tego nie robisz? Czemu na to patrzysz z boku? Czemu jesteś elegancki, zasadniczy, taki pionowy? Cię mówiłem tutaj mojemu przyjacielowi, jest taki demon. Nazywa się, ucywilizowałeś się, Reddick. Oglądaliście Reddicka? Nie? To obejrzyjcie. Ucywilizowałeś się, Reddick. To jest taki demon. To jest ten demon, który nie pozwala ludziom w ogóle zrobić to, co ja robię temu Bogu. Taka była relacja Marii, Marty, Łazarza. Nie wiem, czy w ogóle wy zauważyliście, zaraz będziemy sobie dalej z tym tematem, że Jezus, to nie było tak, że Jezus biegał i wskrzeszał z martwych różnych ludzi. Nie. To były pewne osoby, które on wskrzeszał z martwych. Tam zawsze przy tym wskrzeszeniu z martwych towarzyszyło temu coś szczególnego między Jezusem a tą sytuacją. To nie było takie coś, że ciebie on latał, wskrzeszał z martwych. Tam nie ma Jezusa, który jest na cmentarzu, na tej sławetnej jerozolimskiej Gehennie tak zwanej, nad potokiem Kedron i w ogóle, że on lata i tam trupy. Absolutnie, Jezusa tam nie było wcale. Nie było go w domach pogrzebowych, on nie robił takich rzeczy. Żeby Jezus wskrzesił z martwych kogoś, to musiało tam być coś szczególnego. Zachodziła jakaś reakcja szczególna. Różnego rodzaju, ale przyglądajcie się temu w ogóle w Piśmie Świętym. Bo wielu ludzi w ogóle bardzo cieleśnie podchodzi do tych spraw. Jutro po kazaniu chcę, żebyśmy zostali. Ja, ponieważ chciałem porozmawiać z ludźmi służb, ale w naszym kościele to jest trudne. Bo tu wszyscy są ludźmi służb. Ja postanowiłem, że ja nie będę tego rozdzielał. Więc skrócimy, jak będziemy mogli, a potem, bo chcę porozmawiać w ogóle odrębne, żebyśmy mieli kilkanaście minut na to, bo ja chcę coś powiedzieć na ten temat, na temat cielesności szeroko pojętej, nie? Bo to jest ważne. Jezus taki nie był. On miał... Zawsze coś się tam działo. Albo to był jakiś temat z wiarą związany, albo to był temat związany z jakąś bliskością, jakimś poruszeniem serca. Bo wskrzeszenie jest nienaturalne, rozumiecie? Uzdrowienie jest naturalne. Wypędzenie demona też jest naturalne. Ale wskrzeszanie człowieka jest nienaturalne. Wiecie, dlaczego wskrzeszanie jest nienaturalne? Ponieważ każdemu przeznaczona jest śmierć, a potem sąd. Oto prawidło życia. Rozumiecie? A szczególnie jeśli chodzi o osoby wierzące. To jest bardzo nienaturalne wskrzeszanie. Zabieranie ludzi z komnat Pana, aby wrócili na podłą ziemię. To naprawdę trzeba być prowadzeniem.
żeby wyciągnąć ludzi z Lincolna i wsadzić ich do małego Fiata w Motocie Quattrocento. I powiedzieć znowu, jeździcie, rozumiesz, 15 na godzinę, tak? Gdzie oni właśnie zaczynają fruwać. Żona Wigglesworda, kiedy ją wskrzesił drugi raz, powiedziała, Smith już nigdy tego nie robił. Ostatni raz. Nie waż mi się więcej nie wskrzeszać. I umarła. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć. I to jest ciekawa rzecz. W ogóle nie ma słowa lecz na. Chciałbym, żebyście, jeżeli patrzycie w swoje Biblię, to żebyście to zauważali. Tutaj jest napisane, a usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. To jest bardzo źle przetłumaczony tekst. Oryginał brzmi mniej więcej tak. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć. Chwała Boża, aby Syn Boży był uwielbiony. Tak to brzmi. I ten tekst pokazuje, że Łazarz nie umiera po to, aby Jezus przyszedł i go wskrzesił i aby przez to autorytet Jezusa został podniesiony, a przez to uwielbiony Pan. Nie o to chodzi w tym. Łazarz umarł, bo umarł. I tyle. Łazarz nie umarł po to, żeby go wskrzesić. Łazarz umarł, bo na ziemi jest śmierć. Przez lata religia wbijała nam do głów, że te rzeczy działy się po coś. Umarł, aby Pan był uwielbiony. Rozchorował się, aby Pan go uzdrowił. To bzdury. Nie ma takiego Boga. Jezus też taki nie był. Dlatego Jezus, kiedy usłyszał ten tekst, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć. To nie jest na śmierć. Chwała Boża, aby Syn Boży był uwielbiony. Co to znaczy? On odciąga oczy od śmierci na siebie. Mówi, czego wy się interesujecie śmiercią? Wy się zainteresujcie Mesjaszem, który stoi u was. Jakby Jezus nie podchodzi poważnie do tej śmierci, w ogóle do tego tematu całego, rozumiecie? No my to nie jest nic wielkiego. Zobaczcie, podkreślam, to jest jego przyjaciel, ten Łazarz. To bliska mu osoba. Jednak Jezus, czyli Bóg, w ogóle nie podchodzi poważnie do tego tematu. Mówi, ale to cóż takiego się dzieje? Co to jest? Ja często ludziom tłumaczę, mówię, gdyby tylko Kościół, szeroko pojęty Kościół, zechciał nie kierować swoich oczu na problem, to byśmy mieli niesamowitą w ogóle, niesamowity ruch do przodu. Niesamowity ruch. Ale człowieku automatycznie, jak pojawia się problem, chrześcijanin patrzy w tą stronę i myśli sobie o tym. I on sobie myśli, że może o tym myśleć i że to jest w porządku. Co to tam? Pomyślę sobie o tym. Jak śmiesz. Jak śmiesz myśleć o tym. To mówi, to nie ma śmierć. To nie jest problem. To nie jest śmiertelny problem. Na mnie patrzcie. Na mnie, mówi Jezus. Na mnie się skupcie. Moja chwała musi być na waszych oczach. Moja osoba. Ja jestem rozwiązaniem. Nigdy nie patrzcie na problem. Zawsze patrzcie na rozwiązanie. Nie gloryfikujcie problemu. Ludzie myślą, że rozwiązanie polega na tym, że oni rozmyślają o problemie i wzywają imienia Pańskiego nad problemem.
Nie. Już rozmyślanie o problemie powoduje, że gloryfikujemy śmierć. Rozumiecie? Już rozmyślanie o problemie. Już. Same rozmyślanie. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. To jest ciekawe, bo te teksty, ja kocham te teksty, bo tak jakby nikogo innego nie miłował. Wiecie? To ich miłował. Albo na przykład są te teksty o Janie. To umiłowany uczeń Pana. Tak jakby wybierał sobie kogoś. Rozumiecie? Ktoś tam czytał, no kurczę, no tak, no jak to się składa, ten Bóg wszystkich kocha, czy tak ma jakichś takich swoich szczególnych. Czy ma, czy nie ma, to trudno powiedzieć. Ale tutaj widać, że ten opis pokazuje, dlaczego tak się dzieje, bo musimy naprawdę to dogłębnie rozumieć, że Bóg ma emocje. Co ciekawe, w ogóle zdrowe. Ma zdrowe emocje. I Jezus miał mega zdrowe emocje. I Jezus się łączył emocjonalnie bardziej z jednymi ludźmi, a z innymi mniej się łączył emocjonalnie. Jak do Jezusa ktoś przychodził i życie mu swoje składa u stóp, przychodzi dziewczyna, olejek rozlewa, włosami swoimi buty mu czyści, rozumiecie? To jego serce w sposób automatyczny lgnie do tej osoby. A przychodzi drugi i tam się pręży i mówi, ja całe prawo wypełniam. Od urodzenia. Jezus siedzi z boku, zero kontaktu emocjonalnego i mówi w ogóle, no to mówi, zostaw wszystko, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną, kozaku. Rozumiecie? Od razu się załącza święty sarkazm. No to święty sarkazm od razu mówi, to dawaj, kozaczku, taki jesteś, mówi, w ogóle wiesz. Albo tamten drugi myśli sobie w ogóle, jak ona może, żeby on wiedział, kim ona jest. A Jezus mówi, Szymonie, nic mi nie dałeś. Nic mi nie dałeś. Czemu mi nic nie dałeś? Jeść nie dałeś, miednicy z wodą do nóg nie dałeś. Chodzisz tutaj i się w ogóle puszysz, że jesteś w ogóle wielkim religijnym politykiem. I uważasz, że powinienem być zadowolony, dlatego że mnie zaprosiłeś do domu. A ona, widzisz, wtargnęła tu. Ona się musiała, co to ona musiała zrobić, ta kobieta, żeby tam się dostać? Przedrzeć się przez służbę przede wszystkim. To nie było, bo to bogaty dom, to nie była chatka na dużej łapce. To dom bogatego faryzeusza, polityka. Rozumiecie? Obejrzyjcie sobie w internecie, jak to wyglądało kiedyś. Tam był mur, tam była straż. Ona musiała tam wtargnąć, ta kobieta. To desperatka była. Wpadła, rozbiła ten flakon, w nogi mu wysmarowała, płacze. W ogóle tam dramat, rozumiecie, o co chodzi? Może ją odciągają od niego. Wiecie, Maria wpadła. I koniec, już sercem jest przywiązany. Już się sercem przywiązał. Bóg! Wiecie, ludziom łaska to się kojarzy z taką zimną postawą też, że w ogóle on mówi, wszystkich tak, taki ten Bóg jest, mnie to się żygać na to chce, taki ten Bóg, taki niedotykalny, taki łaska, wszystkich obdarzył to łasko, teraz siedzi, dobrze, chodźcie już jak musicie, już wszyscy jesteście w tym Chrystusie, dawaj do tego nieba, dawaj, 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 dawaj. Wiecie, a on ma emocje, on jest normalny, on czuje. Rozumiecie? Czuję. Czuję. I wiesz, co on czuje? Serce czuje. Serce czuje. Boga nie przekupisz. Nie wkręcisz go nic. Nie udasz nic. Nic. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Pięknie. Nie poleciał. Dlaczego on tam nie poleciał? Bo on nie przywiązywał wagi do tego, do czego przywiązywały wagi ludzkie dusze. On mówi, to nie jest problem, dobrze, to nic tam z nim nie jest. Tu jeszcze mam sprawy do załatwienia. Ludzie często na przykład mówią, ty już natychmiast trzeba coś zrobić. Ja mówię, uspokój się, co mu się dzieje?
No nic, ale tu trzeba z nim porozmawiać, w ogóle, bo on choruje, ten człowiek choruje. Ja mówię, dobrze, a mówię, jak choruje? No na wózku, nie jeździ, ale tam no, ma chorą tam nogę. Ja mówię, a może przyjechać autobusem? No może, ale to może trzeba by tam pojechać. Ja mówię, nie, to w ogóle niech przyjedzie autobusem. Ostatnio do mnie dzwonił człowiek. Mówi, słuchaj, czy tu byś mógł po mnie przysłać samochód? Ja mówię, gdzie? No i tam powiedział, gdzieś kawa w Polsce, że mnie do was samochód przywiózł. Ja mówię, ale co ty masz? Mówię, kręgosłup pęknięty. Nie no, wiesz, mówi, tak mówi, no nie zarabiam teraz dobrze. Ja mówię, słucham? Dzwonisz do mnie, żebym ja wysłał ludzi samochodem, żeby cię uzdrowić po ciebie, tak? Na rzęsach byś tu przyszedł, mówię do niego. W poniedziałek byś wyszedł, a w środę na kalasz byś przyszedł, jakbyś chciał. Nie mów mi takich rzeczy, że chcesz być uzdrowiony. Jakbyś chciał, to byś tu był. 200 kilometrów na kalasz byś zrobił. Rozumiesz? Szlakiem torowym byś przyszedł. Po torach do Warszawy. Ja w ogóle nie mam sentymentów takich. Normalny, zdrowy chłop, motra nie zarabia, bo go bolą plecy i wyślij po jego samochód. A rozumiesz? Samochód po niego wyślij. Ja mówię, kurczę. Ja rozumiem, gdyby to zadzwonił inwalida, gdyby to był człowiek, to ja to rozumiem. Ja mówię, dobrze, to jest możliwe. Tak, płacimy za paliwo, bierzemy, to jest wszystko, to jest, my to robiliśmy takie rzeczy nieraz. Ale nie taka rzecz. Jezus nie brał pod uwagę paniki, która towarzyszyła śmierci. Wy w ogóle to zauważacie? Wszyscy mieli rozwolnienie, ale Mesjasz nie miał. On mówi, nie, to jeszcze ja mu sprawię to. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Co on im pokazuje? Oni się boją, Jezus się nie boi. W ogóle to, że on się nie bał, to było w ogóle coś niesamowitego dla tych ludzi. On mówi, dobra, to idziemy tam, mówi tutaj. On mówi, zabić cię chcieli. Przecież tam zabić cię chcą, zabić. Ale Jezus miał takie same podejście do śmierci wobec innych, jak i wobec siebie. Rozumiecie? On nie brał tego poważnie. Mówi, kto ma światło w sobie, nie potknie się. Wiecie, czego ludzie się potykają? Ponieważ odchodzą od światła, które jest w nich. Odchodzą od fundamentalnych praw, ludzie się potykają. Chodząc w świetle, nie potkniesz się. Ja kiedyś powiedziałem na takim spotkaniu, pastora, bo tam mi zawrócili, mówi, to tak nie możesz mówić, że tak idzie się do przodu, że tak ostro, że tak... Ja mówię, a dlaczego? No bo to mówi trzeba, mówi, bo jest napisane, że kto w ogóle stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Ja mówię, to ja ci przeczytam tekst wyższy. Przeczytałem mu ten tekst. Ty mi przeczytałeś tekst, który napisał jeden z apostołów. A ja ci przeczytam tekst, który napisał który powiedział Mesjasz. To jest level wyżej. I Mesjasz powiedział tak. Kto chodzi w światłości, nie potknie się. Amen. Rozumiesz, o czym mówię? Nie, że czasem się potknie. Nie, że diabeł go zaatakuje. Wiecie, co to jest za tekst? To jest tekst, który pokazuje nam, że my możemy na ziemi nie odnieść żadnej porażki. Żadne. To jest tekst żywcem wyjęty z Ewangelii sukcesu. On w ogóle nie bierze pod uwagę takiego czegoś, że diabeł cię zaatakuje. Jezus w ogóle nie brał pod uwagę tego, że diabeł atakuje. Rozumiecie, co Jezus mówił? Jeśli kto, on nawet, czy dzień nie ma 12 godzin? Nie wiem, czy zauważycie to. Dzień nie ma 12 godzin. On w ogóle pokazał mi, że doba się dzieli na pół. Jest czas światła i czas ciemności. I mówi tak, jeśli się chodzi w tym świetle, to się nie potykamy. Jeśli się chodzi w ciemności, to się potykamy.
Mówi, jeżeli będziesz chodził w świetle, to się nigdy nie potkniesz. I dalej pokazuje, jeśli kto chodzi we mnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. To znaczy, że widzi, on tutaj w sferze fizycznej pokazuje, że jeżeli chodzi ktoś we mnie, to widzi światło tego świata, czyli tego, co się dzieje wokół niego fizycznie. I następny werset, jeśli kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. I to jest tekst duchowy już. On najpierw pokazuje sferę fizyczną, zresztą jako dobry nauczyciel, a potem na tym buduje informację duchową. Mówi, musicie mieć światło w sobie, to tak samo będzie, jak się chodzi w dzień po ulicy. W ogóle to się nie będzie niczym różnić, mówi ludzie. Tak jak widzicie tutaj, że jest tutaj dziura, tam dołek i omijacie to sobie, tak? Tak samo, jak macie światło w sobie, jak nie odchodzicie od tych fundamentalnych praw. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę wzbudzić go ze snu. Zobaczcie, co on mówi. On w ogóle, to jest w ogóle ciekawe, bo wielokrotnie Jezus w ogóle nie używa sformułowania umarł. Dla niego śmierć to jest coś zupełnie innego niż dla jego towarzyszy. Oni ciągle śmierć, zabiją nas, zabiją. A Jezus mówi, ale to z czego robicie wielki problem? No on zasnął, zasnął chłopak, dla niego to był sen. Jezus widział rzeczywistość duchową. On widział, że śmierć to nie jest koniec rzeczy. My w ogóle, co wam chcę pokazać? Chcę, żebyście zrozumieli, że nasze umysły, wszystkich nas, jak tutaj siedzimy, umysły, one się kończą po ludzku, gdzieś się kończą. I na przykład dla nas śmierć to jest śmierć. I możemy na przykład wierzyć w zmartwychwstanie, ale nasze umysły, one nie ogarniają tematu zmartwychwstania. Dla nich śmierć to jest śmierć, coś się kończy. Ale Jezus cały czas mówił w wierze. On w ogóle nie opierał się na tym, bo jego umysł też się kończy. Bo chodził tutaj po ziemi. Tylko Jezus nie pozwalał na to, aby jego umysł stawiał ostatnią kropkę. Dlatego on nawet nie wypowiadał pewnych słów. On się tak zżył z wiarą, która jest w nim, że nie wypowiadał tych rzeczy. On tłumaczył im, zresztą za chwilę mu łopatologicznie wykłada, bo zobaczycie, jak im się umysły kończą. Ale on w ogóle mówi, on zasnął. To jest prawda o nim. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. No patrzcie, w ogóle wiesz, to w ogóle oni... Ja mówię, Boże, to dzisiaj w ogóle to człowiek narzeka, mówię, tak czasami sobie modliłem się, człowiek narzeka, że ludzie nie rozumieją czegoś, mówię. Jakich ty miałeś tępych, mówię, osób, mówię, Boże. Oni strasznie byli tępi. Bo to jeszcze tak, niewypełnieni Duchem Świętym, chodzili za nim jak te cielaki. Wiecie, o co chodzi? Oni w ogóle nie trypili, nie? Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. W ogóle rozumiesz? Nie trypili duchowych przekazów w ogóle, nie? Wtedy on rzekł im wyraźnie, Łazarz umarł. Rozumiesz? Bo w ogóle już to też pokazuje wam, jak nauczyciel postępuje. Nauczyciel w ogóle, jeżeli uczeń nie pojmuje pewnego poziomu, zrozumiał, to nauczyciel musi zejść na niższy poziom. Zawsze tak jest. Trzeba załadować na niższym poziomie, rozumiesz, materiał. Bo jak się nie załaduje, to tam się nie załaduje, bo tam w ogóle nie ma wejścia. Tam nie ma to, trzeba tu zejść. Rozumiesz? Tam to w ogóle jakby nie ma wspólnego języka. Tak jak w sporcie, tak. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Jezus im pokazuje to dobrze, mówi, że tak się wydarzyło, bo zobaczycie nareszcie, jak to działa. Już i pójdę wam pokażę, jak zmartwychwstał. Chodźcie. No to wiecie oczywiście, że na poziomie historycznym, czyli czasu, to wysłanie uczniów do tego, aby uzdrawiali, uwalniali i wskrzeszali, jest po wskrzeszeniu Łazarza. Czyli to Jezus, bo Jezus nawet wszystko pokazał. Mówi, chodźcie, zobaczycie, jak to się robi, tam go wskrzeszę, potem wy polecicie w tym temacie, nie? Wtedy, że kto was zwany bliźniakiem, to współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Koniec. To był taki mistrz w ogóle, on cały czas, ja się zastanawiam nad genezą umysłu w ogóle Tomasza, no nie?
przez cały czas. No nie, on w ogóle cały czas chodził, ja mówię, Boże, jaki on musiał być zafiksowany ciągle na tym, bo straszny, negatywny człowiek był, nie? On cały czas w ogóle, zresztą na końcu widzimy, to on nie wierzy w nic tam w ogóle, wiecie, nie? I tutaj też mówi, dobra, to idźmy, pomrzemy z nim, koniec. No nie? W ogóle szok, gdzie umysł człowieka jest, tak? Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 5 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Widzimy znowu powtórzenie tematu z momentu, kiedy Jezus przychodzi po raz pierwszy do Marty i do Marii do domu. Marta cały czas lata przy jakiejś służbie, non-stop. Ona biega. Rozumiecie? Maria to jest ta osoba, która cały czas siedzi gdzieś tam i oczekuje. Jakby ona oczekuje, Maria oczekuje. Maria oczekuje. Teraz wielu ludzi, łącznie ze mną kiedyś, głosiło taką tezę po słowach Jezusa, że Maria wybrała lepszą cząstkę. Znacie ten tekst, że ona siedziała u stóp Jezusa, Marta natomiast biegała koło wszelkiej posługi. I ten tekst Jezusa, Maria wybrała lepszą cząstkę. I mówi do Marty, czemu tam biegasz, czemu się tam tak tutaj spinasz na tych rzeczach. Natomiast nie wiem, czy zauważacie, jest taki tekst. I przeczytam go jeszcze raz. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. O co chodzi? Stosunek Jezusa do Marty i do Marii jest taki sam. Tak samo jest związany emocjonalnie z Martą i z Marią. I one w ogóle występują razem. Marta i Maria to jest symbol odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, który łączy w sobie dwa aspekty. Aspekt kontemplacji Boga, który jest pierwszy, dlatego to słowo wybrałaś lepszą cząstkę, oryginał brzmi, wybrałaś pierwszą część. Ty wybrałaś pierwszą część Marią. Marta zaś wybrała drugą część. I ta druga część nigdy nie mogła być pierwsza, nigdy nie mogła być pierwsza niż ta pierwsza część. A rozumiecie? Ponieważ Jezus taki sam potencjał miłości uwolnił i do Marty, i do Marii. Ponieważ Marta to jest symbol aktywności, który idzie za kontemplacją. Więc kontemplacja, czyli relacja z Bogiem, ona jest z przodu. Rozumiecie? A aktywność jest druga. Ale to są siostry. To siostry, to nie są odrębne osoby. Ludzie mówią, ja tylko tak w obecności Bożej trwam. Ja mówię, to ty jesteś nierób i leniuch. Ktoś inny mówi, ja to tak przede wszystkim stawiam w ogóle cały czas na działanie w służbie, tak? Ja mówię, to jesteś człowiekiem, który w ogóle nie rozumie, czym jest bliskość z Bogiem. I będziesz coraz mniej to rozumiał. Ale te rzeczy się ze sobą łączy. Maria i Marta to siostry. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. A my tutaj widzimy Martę, która wybiega oczywiście, tak? Na jego spotkanie, ale Maria siedzi w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Czyli co? Jeżeli działanie, czyli działanie w życiu chrześcijanina i będzie pierwsze, to
skutkiem będzie co? Pretensja do Boga. Jeżeli porzuci się kontemplację, czyli rozwój relacji na rzecz jedynie służby, to to się skończy pretensją do Boga. Co to jest za tekst? Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Pretensja. Ma pretensję. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Czyli widać, intencje w ogóle tej osoby są szczere. To jest prawdziwa, szczera osoba. Natomiast jej umysł jest już pretensjonalnym umysłem, ponieważ relacja została zachwiana. Więc można być szczerym, oddanym Bogu chrześcijaninem, który działa w służbie, jednocześnie zaburzenie na poziomie kontemplacji, czyli bliskiej relacji z Bogiem, spowoduje, że wcześniej czy później przyjdą do twojego życia pretensje do Boga i do innych ludzi. Że miał pretensje. Bo takie duchy za tymi to. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie, brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ona ma prawidłową doktrynę. Ale brak jej bliskości. Ona nie trybi. Co się tutaj dzieje? Czyli co powstaje? Personalne niedowiarstwo. Brak stałej bliskości, nawet na rzecz służby, spowoduje personalne niedowiarstwo w różnych dziedzinach. Mimo, że intencja będzie dobra i globalnie człowiek będzie wierzył. Rzekł jej Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła, zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy. Nauczyciel tu jest i woła cię. On jej nie wołał w ogóle, nie zauważyłeś, zauważyliście to. Dlaczego ona to robi? Dlatego, że człowiek służby, który jednocześnie zaniedbuje bliską relację z Bogiem, będzie, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał, będzie poddawał się duchom kłamliwym na różnych odcinkach. Czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. On nie da rady w perworze walki, rozumiecie? On nie da rady się utrzymać na takim poziomie nie wprowadzenia żadnej formy kłamstwa. To nie da rady po prostu. Żeby można było w ogóle w tym wytrzymać, w tym nacisku służby, to trzeba mieć bliską relację z Bogiem. Bo ten nacisk służby cię zgniecie. Rozumiesz? Pojawi się niedowiarstwo, pojawią się różne kłamliwe rzeczy w życiu człowieka. Człowiek będzie coś robił, a za tym będą stały pewne kłamliwe duchy. Mówiące na przykład, że wprowadzający ludzi na przykład w miejsce przerostu formy nad treścią. I wystarczy. Wiecie, co to znaczy? Że człowiek służby po prostu wchodzi w ten punkt. Forma staje się większa niż treść. I już mamy duchy kłamliwe. A ta, skoro to usłyszała, wstała spiesznie i poszła do niego. Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Oni jedno mieli w głowie, płakać nad trupem. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie. I teraz zobaczcie. Ten sam tekst kładzie. Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale co tu się dzieje?
Jaka jest różnica między działaniem jej, a działaniem jej siostry? Ona, jak to ma w zwyczaju, pada do jego stóp. Marta nie padła do jego stóp. Marta przybiegła do niego. Być może złapała go w ogóle za ubranie. A Maria nie. Ona wylała swój ból. Tekst był ten sam. Tekst był ten sam. I teraz zobacz, Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I teraz co się dzieje? Zupełnie inna reakcja jest na to, co się tu dzieje, niż to, co przed chwileczką miało miejsce z Martą. Jezus nie mówi jej doktryny. Ja jestem zmartwychwstanie, kto wierzy we mnie, żył będzie i tak dalej. Jezus ma poruszone serce. Kiedy ma poruszone serce? No kiedy ona tam leży przy tych jego nogach. No co rozczula Boga? No co rozczula Boga? Takie właśnie serce go rozczula. Rozumiesz? Tu jest napisane, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Więc widzimy dwie rzeczy. Rozrzewnienie w duchu jest czymś innym niż wzruszenie. Wzruszenie dotyczy emocji, a rozrzewnienie w duchu dotyczy głębokiego związku miłosnego duch-duch. Więc widzimy wzruszonego Boga, wzruszonego ducha widzimy. Szok. Wzruszony Bóg. I rzekł, gdzie go położyliście? Czyli co? Przechodzi natychmiast do działania. Natychmiast do działania. Rzekł do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. I naprawdę, wiecie, teolodzy, ci zimni teolodzy próbują to tłumaczyć. Tak, bo trzeba było, żeby on tak reagował. Ja mówię, jak trzeba było, ludzie, w ogóle się rozpłakał. W ogóle taki jest Bóg. Kiedy widzi reakcję wiary i miłości, taki jest Bóg. Jego to naprawdę porusza. Naprawdę. To nie jest niewzruszona postać. On na kłamstwo nie reaguje. On nie reaguje na dziwactwa emocjonalne, bo Bóg jest zdrową, Bóg ma zdrową duszę. Jak ktoś przychodzi z dziwactwem emocjonalnym, to jego nie porusza to. Ludzie tam piszczą, krzyczą, łkają przed Bogiem. W ogóle tam nie ma żadnego poruszenia. Ale kiedy łączy się wiara z miłością, to jego serce topnieje. Rozumiecie? Że ty więc wyjdź i patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu oczy otworzył, uczynić, aby i ten nie umarł. Wiesz, ludzie z zewnątrz wszystko widzieli. Jedni emocjonalnie, drudzy w ogóle pretensjonalnie. To w ogóle nie miało żadnego znaczenia. To, co się dzieje na zewnątrz, nie ma żadnego znaczenia. W ogóle. Co mówią dobrych, dobre rzeczy, złe rzeczy, to nieważne. Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień i rzekł, usuńcie ten kamień. Bardzo ważny tekst. Tu prawda jest. Kolejna doktryna wchodzi w grę. Bóg podchodzi do akcji i chce, aby człowiek zadziałał jako pierwszy. Właśnie ma na celu wskrzeszenie człowieka, ale co mu stoi na przeszkodzie? Kamień. Trzeba odsunąć kamień. Odkamienić coś trzeba, aby Bóg mógł działać. Odsunąć kamień. Wielokrotnie bez takiego ruchu, wielokrotnie, w ogóle bez takiego ruchu nie ma prawa zadziałać Boża moc.
Usuńcie ten kamień, rzekła Marta siostra umarłego. Panie, już cuchnie. Bo jest czwarty dzień w grobie. Marta, bowiem racjonalistka, w ogóle wiecie, o co chodzi. Ona cały czas, bo widać ta głowa, ona skoncentrowana tylko na rzeczy takie, wiecie, w ogóle co widać, co słychać, co czuć, w ogóle wie. Cuchnie. Wiecie. No Jezusowi nie przeszkadza, że cuchnie. To nie ma dla niego znaczenia. Rzekł Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Bardzo ważny tekst, kolejny doktrynalny tekst. Jeśli greckie słowo określające pewne stwierdzenie, że jeśli ta rzecz nie zaistnieje, to nie zaistnieje ta druga. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz. Co jest pierwsze? Wiara. Mówi, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz. Ludzie mówią, chciałbym zobaczyć. A Bóg mówi, jeśli uwierzysz, zobaczysz. Panie, chciałbym zobaczyć, abym uwierzył. Nie wchodząc za Chrystii do kościoła. Tylko główną nawą. Jeśli uwierzysz, zobaczysz. Manifest zawsze idzie za wiarą. I nie słuchajcie dziwnych nauczycieli w tym temacie, jeśli będą mówić inaczej. Bo są dziwni nauczyciele. Ludzie nie rozumieją słów Mesjasza. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniósłszy oczy w górę rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że nie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. Co to znaczy? Widzimy ważną sprawę, że Jezus nie robi tam żadnych wielkich rzeczy. On w ogóle wierzy o zmartwychwstanie. On wierzy. Wierzy i ma objawienie tego tematu. Rozumiecie? On się w tym porusza. On jest pewny, że ta rzecz ma teraz nastąpić. I on od razu mówi, dziękuję, żeś mnie wysłuchał. Widać, że on nawet nie wznosił jakiejś modlitwy wielkiej. W zasadzie nic nie mówił. Tak? Do Boga. On wierzy. Jeszcze mówi, Panie, nawet to słowo wypowiedziałem dla nich, nie dla Ciebie. To jest bardzo ważne. Posłuchajcie teraz. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A za chwilę mówi tak. Powiedziałem to ze względu na lud. Bogu Twoje dziękuję jest na nic potrzebne. Wiesz, kiedy dziękujesz Bogu? Kiedy Mu wierzysz. Ty możesz mówić tam, że dziękuję Ci, bo wiesz, dla mnie ze względu na co jest dobrze mówić dziękuję Ci? Na swoją głowę. Tak samo jak przepraszam. Przepraszam Cię, Panie. To tutaj, ta głowa musi usłyszeć. Boga nie interesuje wypowiedzenie słowa przepraszam, bo On ma to w nosie. Jego interesuje, czy w Twoim sercu nastąpiła reakcja pokuty. I Boga nie interesuje dziękuję. Bo dziękczynienie nie polega na tym, że mówisz dziękuję. Rozumiesz? Ponieważ Ty dziękujesz Bogu, wierząc Jego słowo. Tak się dziękuję Bogu. Dlatego tutaj Jezus wyraźnie mówi, podziękowałem Ci, Panie, ale to jest teatr. Teatr. Na nich, ze względu na nich. Na nich. Ze względu na nich. Nie na Ciebie, nie na mnie. My jedno. Tylko na nich. Czasami często tutaj mówimy, ty robisz coś pod publikę. Ja mówię, oczywiście. Bo jestem mesjański. Tak jak Jezus robił pod publikę. W ogóle dokładnie tak robię. Naśladuję mojego Pana ze względu na ten lud. Coś robię. Aby uwierzyli. To jest to, co robię.
pod publikę właśnie. Ludzie mówią, nie, to nie jest szczere. Ja mówię, ty jesteś zaburzony i uważasz, że jak ty jesteś zaburzony i masz nieszczere intencje, to też ja mam. Jestem zdrowy. Sądź mnie ze zdrowego umysłu. Rady mnie osób. Nie sądź mnie chorym umysłem. Chory umysł jak sądzi, to wszystko widzi chore. Słowo Boże mówi, dla czystego wszystko jest czyste. I vice versa. Dla nieczystego wszystko jest nieczyste. Rozumiecie? A ty to rzekł, zawołał groźnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wstał, umarł. Co zrobił? Władza. On tak wierzył we władzę, jak w to, że woda jest mokra. Jezus przede wszystkim na ziemi korzystał z władzy. Władza, 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 władza. Władza. Co jest ta policja na tej ewangelizacji? I ta policja, ona tam przyszła, bo im tam kazali przyjść. Bo im każą przychodzić czasem. Przyszli. A to my byliśmy tam władzą, nie oni. My nie oni. A my nieraz przychodzili policjanci po całej Polsce. Przecież głośno. Ja mówię, chyba śmieszę. On mówi, słucha. Ja mówię, nie, przyciszę. On rękę wyciąga, ja mówię, masz certyfikat obsługi? Jakie to cię zaskarżę, chcesz? Zrobię ci teraz zdjęcie. I zaskarżę cię, że ktoś mojego sprzętu. Sprowadzaj technika z komendy główki. No dawaj! W Szczecinie to był taki dym, że parę radiowozów przyjechało. Stali tacy wściekli. Rozumiecie? A my postawiliśmy kolumny na chodniku, na sznurku Agacie spuściłem mikrofon na depta, który tam jest przed rzeką, bo tam nie wolno było stawiać i stała głosiła w ogóle z tego mikrofonu. A oni mówili, ale mówi, nie wolno głosić. Ja mówię, wolno. Mówię, tam nie stoją kolumny. Przyciszcie. Ja mówię, nie. Nie przyciszymy kolumn. A wy stąd pojedziecie. Albo wezwiecie posiłki i nas wszystkich stąd zdejmiecie. A nie było w Polsce precedentu zdjęcia ewangelizacji. Wiecie, to znaczy, jak nas było wczoraj 20 osób, na przykład tam zdjąć 20 osób z ewangelizacji? To są 4 radiowozy. Tak, 4 radiowozy. O, kobiety do przeszukiwania kobiet, mężczyźni do przeszukiwania mężczyzn, lekarze, przynajmniej 2, jeden do kobiet, drugi do mężczyzn. Takich rzeczy nigdy nikt nie zrobi. Najpierw trzeba przywieźć z komendy głównej, która do tej pory jest zamknięta. Rozumiecie? Takie urządzenie do zbadania dźwięku, czy my nie przekraczamy tego dźwięku. Bo żaden telefon, który ma w sobie w ogóle namierzanie dźwięku, nie ma certyfikatu. Tak jak balonik musi być certyfikowany. Rozumiecie, że jesteśmy bezkarni? Tego nikt nie zrobi. Nikt. Ale Jezus to wiedział. On wiedział, czym jest władza. Dlatego powiedział, wstań. I on wstał. On nie powiedział, wstań? Tego nie było w jego środku. Powiedział, wstań! Wstań! I on wstał. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była winięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Potrzebował człowieka, żeby rozpocząć, i potrzebował człowieka, żeby zamknąć. Bóg jest zawsze w środku. Człowiek otwiera i człowiek zamyka. Kiedy Jezus powiedział, ja jestem alfa i omega, to powiedział jako człowiek to. Początek i koniec wszystkiego. Człowiek otwiera i człowiek zamyka. Bóg jest w środku. Bóg działa w środku. On powiedział, najpierw odwalcie kamień. Wkroczył, powiedział, wstań! I wyszedł, a powiedział, a teraz proszę, rozwiążcie go. Bo wy macie władzę nad związywaniem i rozwiązywaniem. Rozpętajcie go, wprowadźcie go w życie. Zróbcie mu terapię. Wstawcie go w miejsce, w którym będzie trybił. Rozumiecie? Odsunięcie kamienia to jest głoszenie Ewangelii. Rozumiecie? Potem wkracza Bóg. Rozumiesz? Kiedy człowiek się nawraca,
Trafia do kościoła, kościół go rozwiązuje, rozpętuje, zdejmuje mu bandaże i wprowadza do życia. To jest gruba rzecz. Przyglądajmy się na życie Jezusa z takiej perspektywy.